Dziewczyny, mamy pół godziny jeszcze. Mamy jeszcze pół godziny, to nic nie jest przesądzone. Nie podajemy się. To najważniejsze, tak? Wiem, mecz jest szybki, dużo akcji. Ostatnie 30 minut walki. Jedziemy bezpośrednio, gonimy, rzucamy, nie boimy się. A tak jak sobie powiedzieliśmy, ostatnie 30 minut szarpiemy, szarpiemy. Na pewno nie można wam odmówić woli walki i chęci zwycięstwa w tym meczu. Po prostu przeciwnik był lepszy. Dzisiaj. Założyliśmy awans, jest koniec sezonu, mamy cel osiągnięty. Głowy do góry, nie zawsze się wygrywa, trzeba umieć też się podnieść później. Teraz zaczynamy nowy sezon, ciekawy sezon. Ja się bardzo cieszę, że też udało się stworzyć organizacyjnie tą Ligę Centralną, że my możemy w niej uczestniczyć. To jest duże wyzwanie, to jest postęp dla nas wszystkich. Na pewno nie będzie takich meczy, które będą takie łatwe, jak się nam zdarzały w poprzednim sezonie. Tutaj z każdym przeciwnikiem trzeba będzie się bić od początku do końca. Zawsze tutaj powtarzaliśmy, nawet jak robię jakieś ćwiczenie, które jest moim zdaniem najprostszym ćwiczeniem, jakie może być. To jeżeli ja będę to robiła świadomie, z uwagą na szczegóły, to wtedy to będzie procentowało w meczach. My musimy mieć takie podejście. My musimy mieć takie podejście do tego, co robimy. Jak przychodzę tutaj na trening, to ja mam się cieszyć tymczasem, wiedzieć, po co ja tutaj jestem. I z takim podejściem będziemy szli wspólnie do góry. I to hasło, że wszyscy razem, to są dwa proste słowa, ale to są słowa, które bardzo wiele zawierają sobie.